Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj długo oczekiwany odcinek przeze mnie w sumie, przez niektórych tak samo, czyli renowacja naszego blaszaka i przy okazji unboxing właśnie rzeczy. No już się puszcza to wokół. I przy okazji na początku unboxing rzeczy, które właśnie zamówiłam do blaszaka i dla koni ogólnie i dla Kamady. Myślę, że fajnie zrobić z tego film, bo więcej rzeczy zamówiłam. No i co, zaczynamy, jest obok mama tutaj, będzie recenzować co ja tutaj kupiłam. Trzymające wkładki do stóp, takie coś. Reklamowanie tego produktu. Byliśmy w Decathlonie jeszcze i przy okazji była ze mną moja babcia. Ja tak patrzę na taką podkładkę i sobie myślę, ale fajnie by było, kurczę, kupić podkładkę Hakamadzie, bo wtedy mogła kupywać też czapraki, te zwykłe, i by mogła jeździć w siodle bezsterlicowym w tych czaprakach. I tak patrzę na tą podkładkę i mówię, no fajna, fajna. I potem poszliśmy dalej, a babcia tak mi zagadała i mówi, no chcesz tą podkładkę? A ja mówię, że no nie ma sprawy, ja sobie kupię, jak będę chciała, spokojnie. Ale babcia mówi, nie, to bierz, ja ci zapłacę. Ja myślę, okej, dziękuję babcia, także mam podkładkę pod siodło, tak ona wygląda. Prezent. Jest, no, prezent, nie wiadomo nawet z jakiej okazji, ale dziękuję bardzo babci, jeśli to oglądasz, pozdrawiam właśnie babcię Marysię. Pewnie moją. Będzie oglądać. Tak. Więc mamy podkładkę pod siodło. Oczywiście będę jeszcze pokazywać potem na filmach. I mamy pierwszą paczkę. To jest jeszcze druga paczka, tylko muszę ją najpierw otworzyć. Podać ci nożyczki? No. I na nic zabezpieczenia. Horslix, ej! Co to jest? What? Jak to wygląda? Nieważne. Zabezpieczenie. W ogóle jakby co, to moja mama też nie widziała tych rzeczy wszystkich, to będzie mi reakcja. Bergo oczywiście, sklep jest dziecki, polecam tak po prostu od siebie. To mają dużo ciekawych rzeczy. Okej, okay, zaczynamy. Może najpierw rzeczy do siodlarni. I tak, mamy pierwszą rzecz, ale tutaj tego jest dobra. Pierwsza rzecz, wieszak na baty. Na baty? No, że już nie będą się walać. Tylko po prostu wieszasz to sobie na tym, cyk, na ścianie i tutaj baty wchodzą. Cyk, tak o. Myślałam, że wkładasz od góry. Tak, tak się wkłada. Aha. I tutaj one sobie stoją. To naprawdę ułatwi nam życie tych samych samochodów, więc wieszak na baty. Okej, okay, kolejna rzecz, jak wiecie, Simonka ma siodło, tak. Ja też mam siodło, ale ja mam stojak, Simonka nie ma stojaka i wykorzystuję dwa krzesła, które zajmują pół miejsca w blaszaku, więc stwierdziłam, że kupię jej jeszcze wieszak na siodło. Wygląda on tak. Z firmy nawet nie wiem. York, chyba z Yorka. Mhm. Okej, okay, a on się tak przesuwa jeszcze, bo to taki boksowy trochę. No i to przywiercę. Jak się przykręci, to wtedy. O, dobra, to. Bo tu jest taka sprężyna i to trzeba przykręcić. No myślę, że będzie git. I nakładasz od góry? Nie no, siodło tutaj jest. Tu zakładasz, dobrze, że jest takie tutaj trochę pod górę, to przynajmniej jak będzie zostawać siodło, to i tak będzie trzymać swoje moce, nie? A tak to taki pałąk zajmuje mało miejsca, nie? Co przyda tu tego? Wieszaki. Tych wieszaków kupiłam pełno, nie wiem, 20-15. Swoje moce damy 5, bo ona ma mało kantarów. Ale zatem mam mnóstwo lin, halterów, kantarów, obłowi i różnych takich, więc ja sobie wzięłam więcej wieszaków. Pokażę, jak to wygląda. Takie dość głębokie, że powinno ładnie. Głębokie właśnie, bo tamte co kupiliśmy, to mi od razu spadało, nie? Spadało się, zgadzam. A tutaj jest głębokie i będzie się trzymać. Mhm. Coś dla koni. Coś dla koni, wyjmę rękawiczki. Wzięłam rękawiczki dla siebie. To są rękawiczki takie. Rękawiczek nigdy mało, tak, zawsze się przydaje. Tak, kowaliero, takie tutaj też można telefon korzystać z telefonu. A tutaj są takie, kurczę, gumowe, to do jazdy też mogą być. Nie wiem, zobaczymy. Mi się przydadzą w stajni na pewno, nie? Także ja wziąłam, nie były tylko drogie, więc wziąłam takie rękawiczki. Co, mamy biotynkę. Biotyna? Tak. Biotyna z Horseline, było zamieszanie, bo chciałam coś inną. Pani mi pisze, że muszę wziąć coś innego, bo już nie mają na stanie. No to wzięłam z Horseline'a. No to.
dobra firma jest. Tego, że jest w proszku, no ale cóż, no. Także... Będziesz dodawała do tego. Nie no, do paszy treściowej, nie? Lecimy dalej, co? O! Kurde, pytałam, że to będzie większe, ale pokupowali. No, zabezpieczyli. Tak. Płyn do prania wełny. No więc płyn do prania wełny mamy, bo to się na pewno przydał do mojego pana różnych innych. Więc taki płyn z World Housera, niemiecki. Dalej mamy do kopyt olej z brokatem. Był na promocji, to sobie myślę, a wezmę, co tam. Jakiś owocowy, tak wygląda, schówkę. Do kopyt? No do kopyt. I to pewnie jeszcze zapachem jakimś. Z brokatem, no. Z brokatem, co ja tego brokatu taki ciekawy jak pachnie, no. A brokat da, że będzie się puszczało? No, ale to ma zamknięte. To wam pokażę na filmie, jak będziemy w stajni. To, co nam się przydaje, bo nasze konie po prostu są konie tarany i cały czas mają jakieś tam rany. Więc... Tak. Jak profesjonalnie stresać? Spray z lękiem cynku. O, o tak. Z lękiem cynku dostosowania na rany wspomaga naturalną regenerację skóry. I to ogólnie u weterynarzy tylko mogliście kupić. A teraz Leo Vet wpuścił swój produkt taki. I stwierdziłam, że wezmę, bo ostatnio też Ontario sam nie, Dakota się zraniła. No w ogóle jest księżniczka. I pytajcie. I Zamka mnie pyta, czy mam właśnie ten spray i mówi, ja mówię, że nie, skończył się, no i właśnie zamówiłam przez to. Coś do skór, nie wiem, impregnat? No może do siodła, za. No impregnat do skór, pachnie miodem, to znaczy, że do skór. Mianowicie F-Fol, bo to jest właśnie głośno ostatnio tej firmy i wszyscy chwalą sobie te odżywki, więc wziąłam sobie na początek taką małą i zobaczymy, jak się sprawdzi na grzybie na kamary. Jest smar do skóry. Tak wygląda z Black Horse'a, ale wygląda. Też pachnie tym miodem. Co jest? Jakby można było to zjeść, ja bym to zjadła. Okej. Okay. Przecież to jest pasza dla kamarowa. I ostatnia właśnie paszka, to jest nowa pasza z Nuveny. Wyszłam na sklep Bergo, patrzę, kurczę, jakaś nowa firma, to sobie myślę, I patrzę, mają bardzo fajny skład. A co masz dla mnie? A dla ciebie nie ma. Co mi zamówiłaś? Gołąbka. Chcesz z akabadą mieć. A co mi zamówiłaś? Chcesz z akabadą mieć, to ja ci, kurde, załatwię. To tak pachnie, żebym zjadła. O, może tak to pokażę i widzicie. Taki ma skład. I to jest właśnie przeznaczone dla koni chudych i dla koni młodych. Więc jak ja to zobaczyłam, to sobie myślę, kurczę, no spróbujemy, zobaczymy. Mi się udało zrobić to, że to jest takie satysfakcjonujące. Co tam, że nie ten, że otwieram to teraz zamiast w stajni? Proszę, pani wam pokażę, jak wygląda to i sama zobaczę. O, taki granulat. Wygląda jak biotyna. Sukces. Wow. Czyli tak to wygląda. Spójrzcie. Drodzy, bo tak w skrócie wam pokazywałam ten czaprak mój. Jak już pokazuję haul zakupowy z ostatnich dni, to proszę bardzo, pokażę wam ten czaprak. To jedną ręką tak słabo. Czaprak robiony na zamówienie. Z firmy Equestrian Handicraft. Możecie sobie tam super takie czapraki zamówić. Ja chciałam właśnie, żeby był złoty. Spójrzcie, jak się pięknie świeci, mieni w słońcu. Jest robiony pod wymiar mojego siowa bezterlicowego. Ma tutaj, zobaczcie, specjalne poduchy, takie grube. Bo no, siodło bezterlicowe musi mieć takie panele. Z racji tego, że nie ma terlicy. Z wewnątrz. Wewnątrz mamy taką piankę oddychającą. Więc to też jest super. No i wykonanie jest naprawdę jakościowo 100% dane wszystko od siebie. I zobaczcie lamówkę piękną, złotą, błyszczącą się. No to jest przekochany czaprak, mój ulubiony, jak na razie uwielbiam, nie?
drodzy kochani, zaszła niefortunna, no słaba sytuacja, nieprzyjemna niestety. Ale dzisiaj wam nie nagram odcinka z remontu blaszaka, ponieważ nie doszły nam płyty USB, a musieliśmy te płyty zamówić, żeby kurczę tutaj, wiecie, móc przykręcić te wieszaki. Bo na taką blachę jak przykręcimy, to ta blacha się wygnie. Więc musimy takie płyty USB, one są z drewna, dla tych, którzy nie wiedzą. Taka drewniana płyta, duża, z każdej strony, żeby można było wieszaki zawiesić i przede wszystkim wieszak dla siodło, bo te siodło akurat też troszkę waży pewnie sobie mąki i żeby się nic tutaj nie złamało, no to musimy czekać, będzie dopiero we wtorek będą te blachy, te płyty niestety. No i co, no życie, no ja przepraszam was bardzo, bo wiem, że dużo osób czekało na ten odcinek, ja też byłam nastawiona, że go nagram, a tu nagle nie nagram. Nagramy sobie za to coś innego, jako rekompensata dla was, nagramy sobie Wiktoria jak jeździ na Dakocie, bo dzisiaj Wiktoria ma jazdę na Dakocie i tam mówiła, że będzie przez drągi chodzić, zobaczymy, nagramy, może się troszkę pośmiejemy. Ja Kamadę też wezmę na lążę albo na nią wsiądę na chwilkę, też na lążownik, zobaczymy. Jeszcze muszę zobaczyć w grafik, kiedy ostatnio na jej jeździłam, żeby to tak, wiecie, spójnie zgrać, a nie, że Akamada codziennie jeździ, bo jest na razie lato za młoda po prostu. I dokończymy też pewnie ten kamień, który tutaj ciągle dokańczam. Jak widzicie, tu już fajnie się zmieszał ten kamień z piachem i z ziemią i tu już jest na pewno naprawdę bardzo fajnie twardo. Nie ma już takiego bagna, o. Jeszcze została nam ta kupa, którą musimy tam przerzucić i będzie super elegancko. Zobaczymy co dalej, jak ten kamień i właśnie. No i będziemy działać. Ona się tam drapała, widzisz co? No. I taki ten został. Ty, stranie mały. Nie będę się wysłać. No gdzie ty byłaś? Puszmenie mały. Co? Idziemy do. Bardzo się cieszę, ja w ogóle założyłam poprawę właśnie w stawieniu przednich kopyt, jak w butach jest. To zobaczcie, jak ona szeroko do przodu wystawa. Teraz akurat idzie mało energicznym wstępem, ale jak przyspieszy, to fajnie tak wydłuża wykrok, gdzie wcześniej właśnie go straszała. Jestem zadowolona. Zaczynamy szybciej. O, widzicie? O co mi chodzi właśnie. Ale wstępem. Dam jej czas, żeby się rozciągnęła. Super, tak! Dajmy jej czas, a ona już chyla głowę. O. Nie, ja nie zasłaniam jej? Nie, wszystko widać. Ej. Jezu. Super, tak! Jej. Dobra, zostałyśmy same, znowu będę musiała sama. Super, tak, kamerować, bo dziewczyny poszły po konie, nie raczyły przyjść same, nie? Super koń, wow. Hop. No masz szczęście, ale wyrobiła. Wow, no i teraz koń idzie. Super. Wow, wow, stępem, chciałam powiedzieć. I dobra jest to. Kusem, bo tutaj kusem widzisz, że się nie wywracasz, a galopem to jednak troszkę już było niebezpieczne tym śliskiem. Brzuch pracuje, bo musimy spalić ten brzuszek. No, wyda ci się zrobić formę na lato? Co, Aki? Na pewno. Świetnie. Tak, super koń. Super, tak jest. Świetnie koniu. Wow. Tylko zadzik idzie.
Tak jest. Zadzik, zadzik. To idą konie. Super koń, no brawo. Mówię, że idealnie do odcinka pokażemy. Kup Tinkera, będzie fajnie mówili. Będzie fajnie. Tak właśnie, będzie fajnie. No, więc zastanówcie się 50 razy, czy chcecie z takimi szczotami konia. W sumie fryzy też mają takie szczoty, nie? Chociaż niektórzy obcinają fryzą, widziałam. Ale nie widziałam chyba obciętego jeszcze Tinkera. Widziałeś? Nie. Tinkera bez szczot nie kojarzy coś. Może ktoś kiedyś obciął. A Garfield tutaj stróż pilnuje. Koniki się tam pasą. On tisowski sakamano. Tutaj muszę jeszcze ogrodzić, żeby nie przeszły. Przywiązał sobie paszę, słuchajcie, na taszce. To co ja się będę tam siłować, nie? Tutaj tak zawiązałam, bo wczoraj tak ładnie mi się udało po raz... No, patrzcie, 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 kto idzie. Patrzcie, kto idzie. Ona już usłyszała. Usłyszał koń? Zobacz, to twoja nowa pasza. Proszę bardzo. Dobra, uwaga, zobaczymy się haki. Smaj. Okej, proszę. Smakuje. Dobre. Dobra pasza. Dobra, patrzcie, jak się jeszcze tutaj domaga. No zaraz dostaniesz, tylko ci to wsypię do wiadra. Okej, dasz mi? Dobra. To, kochani, dajemy jej dzisiaj tylko pół miarki, ponieważ to jest nowa pasza. Musi się haki przyzwyczaić do niej. To jest. Cokolwiek by to nie było, to trzeba w małych ilościach wprowadzać do diety konia. Tu już akurat taki olej liniany mamy. Taki. Proszę. Jest. Spokojnie. Spokojnie. Nikt ci nie zje. Zawsze mnie dziwi, czemu ona tak naparczywie właśnie jeje tą praszę treściwą, skoro ma cały dostęp do siana, do trawy i sobie cały czas je ciągle. Tyle ile je sobie, tyle ile chce, o. A i tak jak jej daje paszę treściwą, to zawsze ją emocje ponoszą, jakby nie jadła przez tydzień. No niestety, nie wiem czemu tak jest. Chyba ci smakuje, co? No właśnie, słychać jak ci smakuje. To jej zila na kocie. Historia. Ja się tutaj do środka pozwolę sobie wejść. Sają kanaląży. W końcu ją prowadzi Simon Kaszy, Wiktoria. No ja się trochę boję, że jak ona mi wyszczeli kwiatę. Co? Ja pamiętam to jak Simon, nie zapomnę tego, naprawdę. Ale tu już pastuch jest, to nie. Nie. Ten Garfield najlepszy. Przeszkadzam panu. Siema Garfieldos. Haki. Nie, 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 nie. Patrzcie, jaka ja jestem głupia. Nie, no po prostu hit. Jak sobie wyszła, widzieliście to? Jak sobie pięknie wyszło? Nie. To trzeba być debile. Ja tutaj dam... Nie, nie, bez komentarza. Na szczęście tutaj sąsiad się nie obrazi. Sąsiad miły. Auta na szczęście tutaj też nie jeżdżą często, bo tutaj, mówię, jak mówiłam, tam jest koniec drogi do lasu, więc już nie można dalej jechać. Nielegalne. Chodź, haki, ty. Mam baryłko, tu lepsza trawa, tak? Ja bym ci to zostawiła, ale ty znając życie, to będziesz się przemieszczać. Nie, wezmę cię, wiesz. Bo to trochę ty niebezpieczne. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Jakby tu jeszcze było ugrodzone, to by było jeszcze. Tak to nie ma. Wyjdziesz na ulicę i będzie. Będzie znowu, będzie drama, koniu. Bo my jesteśmy teraz top 1 w polskich dramach jeździeckich. Widziałaś o tym? Lecimy. Oj, jak pizdos. O, słyszycie, jeszcze Wiktoria nie jeździła na Dakocie. Także jej pierwszy raz na Dakoty, nie wiem, który już.
Wow. Słuchajcie. Jezus. Wow, Dakota, jak się rozluźnia. No to proszę. Wsiądło jest celowe anglezowanie. Jak się anglezuje? Wow, widzisz, wiem ci, że to zadziałało. Zatrzymała się. To ja rozproszyłam. To jak się anglezuje w tym siodle? No dobrze. Dobrze? No. A co ona tak słabo leci? Jak... O, o, o. Ona leci takim westernowym tym. O, Dakota, to może się nadasz. Proszę trenerzy nie komentować, bo to każdy się uczy, nawet ja się uczę nadal. Dlatego, że już jeżdżę konno 10 lat, to i tak nawet mistrz świata będzie się dalej uczył jazdy konnej, bo co nowe metody jakieś wchodzą i ludzie się dowiadują, więc nie musicie pisać, bo jak Wiktoria jest świadoma swoich błędów. No. Także bez żadnego hejtu, moi drodzy. Wiktoria będzie skakać ciągle. No nie mogę, to jest kawaletka, patrzcie. A Dakota to skacze. O! Ty, Dakota! A ja wiem, jak już to zrobić, żeby jak ona to zahaczy, to tylko jedną stronę będzie zwalać. Powiem wam szczerze, w siodło westernowym kawaletki i skoki to nie jest dobre połączenie. No ale... Wow! Jest! Mi by było osobiście niewygodnie w takim siodle. No ale cóż, to jest siodło Simonki. Nie ma innego. O, dobrze, Dakota, nie muszę poprawiać drąga. Tak jest, czek się. Jeśli siodło westernowe do 30 cm można skakać, to jest dobre ćwiczenie na zad. Na zad, ale ja mówię o człowieku. Ja mówię, że niewygodnie mi by było w sensie w siodle. Nie, że koniu. Koniu to jest wygodnie na pewno w siodle westernowym, także easy. I chodzi o człowieka, że tak trochę... To jest bardziej siat taki fotelowy, wiecie, bo to westernie kowboje w pełnym siadzie cisną. A ta co, kwini? Tylko nie zwal, tylko nie zwal. Co? Dobrze, spadli, to przynajmniej będzie jedno do filmu. Nie, oczywiście żartuję. Jak... Patrzcie, ja tutaj jeszcze przewidziałam, że ona haczy i tu jest takie coś, że jak zahaczy mocno, to oczywiście z tej strony spadnie i się nie stanie, ale przynajmniej nie będę musiała z tej strony poprawiać, nie? To już była fryzem albinosem. O, no pięknie, no kurde. I tak to ja mogę pracować z tą dla kota. Żeby nie... drągów nie ten. Nie fal dnia przed zachodem słońca. Pamiętajcie. Słuchajcie, namówiłam Wiktorię, żeby galopowała na kocie, także będzie jej galop. A ogólnie galopowałaś już w kółce, nie? Co? Galopowałaś już tam w koniewie. Nie galopowałaś w koniewie? No raz tylko, ale na lopę. Ja pitole. Ale galopowałam w terenach, w awarancie. A, w terenach, dobra, dobra. Bo myślałam, ale że ten... Ale tam tylko na lopę, żeby były dwa kroki. A. W terenie inaczej, bo wiesz, to koń prosto idzie, a tutaj będziesz musiała ostro. Też galopowałaś na trzaski? No dobra, zobaczymy, jak Wiktorii pójdzie. O, zobaczcie, pełny siat ma ładny. No nie jest tak źle, Wiktoria, kurde. I tak skręca, nie? I to jest właśnie to. Ja się zostawiłam na urządzę. No. Ładnie siedzieć w ciągu. No, ja pamiętam ten, na Ontario też tak tutaj galopowałam. Dobrą banogę? Dobrą. Wow. To było przejście do kusa ekstremalne. Nie wiem, co ona zrobiła. Tu jest wszędzie płasko, ale okej. Okay. Aha. Ale to jest strzemiona. No dobra, okej. Okay. Nie zwracajcie uwagi na te strzemiona, bo one to nie wiem, czy mają tak być. Ja w siodle westernowym to ja nie jeszcze, nie?
trochę na szerszy. Tak, tak. Ta ładnie leci. Turbokus! Najgorzej, nie? Bo ci tam przeszkadzają, że rozumiem, przepraszam. Jak ktoś śpi, to może zrobić. Można całować. Można. Można tak. Można razem z nim spać. Najlepsze. Opalaj, słoneczku, my opalaj się tak. Mój puszku kochany, no uwielbiam konie, jak są takimi puchatymi misiami. Chodź. Dawaj, zrobimy parkour. O, jak się rozciąga, patrzcie, to jest woltyżerka. Dobra, kumam. Dawaj, pokaż coś jeszcze, Garfieldos. Co jeszcze potrafisz? Stanąć na łapach? Dwóch? Umiesz? Nie. Ty mruczek. Fajnie, będziesz jak ten kot stajenny na konie wskakiwał i sobie spał, co? Fajnie by było w sumie. Ten już też zasnął. No nic, moi drodzy, żegnamy się w dzisiejszym odcinku. I mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie właśnie z remontu blaszaka, bo już nie mogę doczekać, a tyle wam nagadałam o nim, że mi jest trochę przykro, że no dzisiaj nie ma tego odcinka, naprawdę, przepraszam was bardzo, ale mam nadzieję, że wam się podoba jazda Wiktorii na Dakocie, co prawda jeszcze sobie jeździ, ale my się już żegnamy, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.